Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Unia posiada jedne z najwyższych standardów na świecie, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt. Mamy regulacje, niestety brakuje ich skutecznego wdrażania i egzekwowania. Dlatego więc problemów jest bardzo wiele. Jeśli chodzi o transport zwierząt, to chciałabym zwrócić uwagę na przewożenie zwierząt niezdolnych do transportu, bo do takich sytuacji również dochodzi, na przeładowane ciężarówki, na brak przestrzeni nad głową zwierząt, brak wody, jedzenia, odpowiedniej wentylacji, na bicie kijami i prętami elektrycznymi zwierząt na wielogodzinne cierpienia i stres. Miliony zwierząt codziennie odbywają swoją ostatnią podróż w absolutnie koszmarnych warunkach. Można temu zaradzić. Dlatego uważam, że po pierwsze należy stworzyć jasną definicję zdolności zwierząt do transportu, zwiększyć kontrolę w obszarze istniejących przepisów, stosować systemy geolokalizacji transportu tak, żeby można było faktycznie określić czas y, trwania podróży, zadbać o odpowiednie systemy pojące zadbać o to, by komory wnętrza samochodów do przewozu zwier zwierząt były dostosowane do tych zwierząt, żeby były kamery w tych samochodach, żeby mierzony był poziom e, amoniaku, dostęp powietrza, dostęp do wody, a więc te czujniki e, temperatury również są e, konieczne. Rzeczywiście możemy zrobić wiele. Jeśli chcemy realnie stosować strategię od pola do stołu, powinniśmy zrobić wszystko, żeby ubój zwierząt był jak najbliżej ich hodowli. Wtedy nie będziemy zanieczyszczać powietrza niepotrzebnymi emisjami, skrócimy łańcuchy i z tym samym zniwelujemy niepotrzebne cierpienie zwierząt, a i jakość mięsa ze zwierząt niezestresowanych, jak wszyscy wiemy, jest o wiele lepsza i większa. Dziękuję.